Z wykształcenia jestem lekarzem, ale aktualnie nie leczę pacjentów. Pracuję na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w Zakładzie Biostatystyki Medycyny Translacyjnej, w którym nasz interdyscyplinarny zespół biostatystyków, lekarzy, biologów, informatyków stara się przenieść na grunt kliniczny odkrycia badań naukowych. Analizujemy bardzo duże zbiory danych obejmujące całe genomy, ekspresję wszystkich genów czy wszystkich białek człowieka i z tego pozornego chaosu wytwarzamy nowe możliwości diagnostyczne, terapeutyczne oraz hipotezy badawcze. Dzięki temu nasza praca nigdy nie jest nudna. W każdym projekcie spotykamy się z nowymi wyzwaniami, które wymuszają na nas wytwarzanie nowych metodyk badawczych i tworzenie nowych koncepcji naukowych. Nagrodę Narodowego Centrum Nauki otrzymałem za identyfikację mikroRNA mogących być wykorzystanymi w diagnostyce uszkodzenia szpiku przez przypadkowe narażenie na promieniowanie lub też innych narządów uszkadzanych w trakcie radioterapii. W nielicznych chwilach wolnych, jakie pozostały, zajmuję się modelarstwem oraz grami strategicznymi z Uniwersum Warhammera.